Warszawę, byłem profesorem w Ameryce, w szkole architektury i tak dalej. I właśnie Wojtek Matusia był jednym z tych, który mnie, że tak powiem, znalazł, wyciągnął i zaczął wypytywać. A drugim, który tu jest, to jest Jacek Malinka, który jest pilotem obecnie linii lotniczych i lata na Airbusach w tym roku. I on mnie znalazł przez internet i powiedział, czytałem tą książkę i zobaczyłem, że piszesz o moim dziadku. Jego dziadek okazał się mechanikiem w moim dywizjonie 308. I w ten sposób żeśmy się poznali. Jacek jest kolektorem starych samolotów latających w szkole dniowej i ma ich już parę. Smoczam jeszcze pieniądze, nie pytam się. Te wszystkie okoliczności, które się złożyły właśnie na tu obecność, otwarzały moją pamięć, tak jak komputer się miało na reset, prawda, i raptem wszystkie dawne kontakty się pokazywały na ekranie, które były zasłonięte mgłą niepamięci. I okazuje się, jak się zaczęło grzebać w tej pamięci, to się otwierały te klatki. Coraz więcej nowych rzeczy się znajdowało. Ja napisałem parę tomów, 3 tomy książki moich wspomnień, gdzie czytałem właśnie wojenny, a potem po angielsku też jeden, spomasowany. Tutaj rozmawiałem ostatnio na otwarciu tej wystawy z dyrektorem Instytutu, który zadał ciekawe pytanie na temat przedwojennej historii. Jak to się stało, że było tylu dobrych, ciekawych rozników już w czasie wojny we Francji, a potem w Anglii? No więc oczywiście przyszło mi na myśl wspomnieć parę historii przedwojennych, ponieważ ja od młodości się interesowałem lotnictwem i byłem świadkiem, jak ono rosło i sukcesy międzynarodowe, sukcesy techniczne produkcji wynalazków lotniczych. To był wielki okres, lata 30. ewolucji awiacji na całym świecie. I nawet mam w tej chwili znalezione, bo wszystko się jakoś ocalało od wojny, moje własne fotografie, takie mam aparatem Kodaka. Jak robiłem zdjęcia tutaj na polu mokotowskim, gdzie było lotnisko, gdzie były tak zwane International Air Challenges, gdzie lotnicy z różnych krajów przywozili swoje samoloty, swojej produkcji i odbywały się loty po całej Europie. I tam były jakieś nagrody, więc właśnie w paru wypadkach ci nowi polscy lotnicy odnieśli duże sukcesy z tym razem. Ostatnio tak znalazł niebywały przypadek, że ja znalazłem u mojej znajomej, pani Teresy Potulickiej-Łatyńskiej, wspaniały album, podarowany jej jako prezent przez Szkołę Lotniczą Warszawy, która umieściła się na jej majątku pod Warszawą, Ozory, koło Konstancina. I mieli tam obóz lecki. Na tych zdjęciach, pięknie opisanych białym atramentem na szarych kartkach, są wspaniałe zdjęcia i samolotów, i ilości tych samolotów, i lotników, i mechaników pracujących w obsłudze. To jest taka było z 1932 roku. I to dało takie maleńkie spojrzenie na jakość tego lotnictwa w tamtych czasach, bo też latało dwóch płatami, już samoloty w tej chwili historyczne, antyczne niemal. Ale to lotnictwo było bardzo ważnym elementem rozwoju tego polskiej broni powietrznej. Stąd się znalazło taka ilość dobrych, wykształconych pilotów na początku wojny. Drugim takim moim historycznym wspomnieniem to jest zapoznanie się z lotnictwem w czasie wojny jeszcze w 1939 roku. Przekraczałem granicę rumuńską z całą grupą
uchodźców jadących gdzieś do wojska, nie wiadomo było gdzie. I to była cała kolumna techniczna lotnictwa polskiego, kilkadziesiąt wozów ciężarowych z ekwipunkiem, z załogą techniczną i z pilotami, którzy już stracili samoloty, ale mieli rozkaz ewakuować się do Rumunii, bo tam rzekomo miały czekać samoloty, które miały przylecieć z Francji. No tych samolotów nie było. Sowieci przyszli, popsuli całą tą ewakuację, ale byśmy przejechali do Rumunii i tam spotkałem pułkownika Skarżyńskiego. To jest taki polski bohater, taki polski Lindbergh, który w 1931 roku, 1933 roku przeleciał z Warszawy do Los Angeles przez Francję, Morze Śródziemne, Afrykę, do Brazylii i do Argentyny. 17 godzin samotnie przez Atlantyk Południowy na jako jednoosobowej maszynie, właściwie zbiorniku z benzyną lecący polskiej produkcji. I on powiedział naszej grupie, że on właśnie jest tutaj, żeby kierować przekazanie tych wszystkich lotników, którzy byli w tej kolumnie, jak najszybciej do Francji. Czyli był jakiś taki plan B, przed wojną już, do dowództwa lotnictwa i rządu polskiego, który przewidywał ewentualność katastrofy. I co zrobić z tym wysoko wyszkolonym personelem? I to oni dostali się do Francji, chyba jakieś 9 tysięcy lotników i mechaników obsługi naziemnej dostało się do Francji, a potem do Anglii na tych. I stąd była ta ogromna baza tych ludzi dostępnych do dywizjonów angielskich i później do Polski. Były właściwie dwie takie fazy, które mówiłem, tu jest Peter David. Spotkaliśmy się 4 lata temu w Warszawie i on był jednym z tych Muzeum Lotnictwa, który zainteresował się tą historią. Skąd się wzięło 15-16 tysięcy lotników polskich w Anglii? No właśnie ja pokazałem, ja potem zaszczyt i szczęście być w Muzeum RAF-u, nagrać filmy i tak dalej. I mnie samemu otwierały się klapki, przypominało mi się, że oczywiście to było dlatego. I w rezultacie to, co wszystko pokazywał Wojtek, to jest pomieszane już. No, on mówi głównie o idei, ale w sumie to były dwie fale. Jedna fala to była ta ewakuowana fala wykształconego, doświadczonego w wojnie we Francji, w wojnie nad Francją, personelu do Anglii, z którego był bogaty rezerwuar talentów, a druga, w której ja należałem, to była ta, która już po innych przeżyciach wojennych, jak w moim wypadku kampania libijska na froncie wschodnim, gdzie byłem piechurem na pustyni, po kampanii libijskiej w 1942 roku na ochotnikach, kto przyjedzie do lotnictwa, do spadochroniarzy i do marynarki wojennej. I w ten sposób trafiłem do Anglii w lecie 1942 roku i rozpocząłem szkolenie w lotnictwie. I to trwało około 2 lat. No i byłem gotowy właśnie tuż przed inwazją. Chyba naliczyłem 8 stopni szkolenia. Wszystkie szkolenia były prowadzone przez polskich instruktorów, za wyjątkiem jednego, English Language. I to byli volunteer reserve, oficerowie Royal Air Force, którzy starali się, żebyśmy mówili proper King's English. Nie wszystkim to się udało, ale były starania. I w ten sposób, jako żeśmy się zmieszali z całym towarzystwem lokalnym i mieliśmy bardzo dobre stosunki. Dużo takich stosunków
zawodowych nie było, ponieważ wszystkie szkoły były prowadzone przez polskich oficerów, za wyjątkiem właśnie tych nauczycieli angielskiego. Te wszystkie szkoły były rozrzucone po wielu końcach głównie okolicy Nottingham, Lancashire, aż do Szkocji. I te etapy różne były stopniowo polepszaniem wykształcenia i doświadczeń. I ostatnie były tak Operational Training Units, to był już na Spitfire'ach. I wtedy się czekało tylko na wolne miejsce, zwolnione w jakimś dywizjonie. I bo tam zawsze około 30-36 pilotów w każdym dywizjonie do dnia. Już po inwazji te nasze 131 skrzydło, Under 31st Wing, był na kontynencie europejskim. Najpierw na trawiastych lotniskach. Potem było miejsca już na betonowych lotniskach. I myśmy byli pierwszy w Normandii, potem w Lille, Pont-de-Ville, potem była Antwerpia, potem była Garda Wagon, Gent i Bruksela. A z Brukseli pojechaliśmy do Holandii, nas przewrócili do Holandii, między Bredą a Eindhoven. A potem byliśmy chyba jednym z pierwszych skrzydłem przez dywizjonie, które zostały przerzucone już do Niemiec, do Oldenburga, pod Oldenburgiem. I tam już byliśmy do końca wojny. Więc ja przyniosłem taką maleńką, jak to wyglądało, bo każdy dokument był zapisywany w Pilot's Flying Logbook. I ten kolor czerwony, to znaczy combat mission, bojowy. I czasami dziękuję Wojtkowi Matusiakowi, on znalazł na internecie mój samolot ze mną w kwietniu, wtedy zrobiłem już powołujący na start zmierzone bomby tutaj pod spodem. Ja dobrze pamiętam, to mi wspomniał ten moment, bo zobaczyłem na samolocie obok stojącym, tego było jedno, stał jakiś oficer z aparatem, z fotografową, a ja wyjadę w tej masce tlenowej i pomyślałem, czy ja mam mu pomachać, czy nie. Zdecydowałem, że nie wypada. I po tylu latach to zdjęcie trafiło z powrotem. Co tu jeszcze powiedzieć? Życie w dywizjonie. Na kontynencie myśmy byli tym jednym szczęśliwym dywizjonem, który od początku był na kontynencie. Moi koledzy inni latali, lata bombami, latali zemigiłami i tak dalej. Ale kontaktów między nami żadnych nie było. Była ścisła tajemnica wojskowa. Włosy i prawda? Pisało się, jeżeli ktoś miał taką kłodę jakiś pocztowy, się wysyłało przez pocztę brytyjską, wojskową. Także ja nie wiedziałem za każdym razem, co się spotykało innych ludzi. Dlatego mam bardzo małe wspomnienia, kto był kiedy ze mną. Nie pamiętam, jedno tylko mam zdjęcie, koniec szkolenia, gdzie wszyscy są sfotografowani i napisane nazwiska. Ale w dywizjonach było bardzo na luźne. Znaczy, nie nosiłem się żadnych mundurów, nie było sanitowania, nie było parad, nie było supania rogami, nic. Każdy nosił sweter, jakby chciał czapki, jeden miał kaki, drugi miał biały sweter, jeden. Jak wypadło, jak było wygodnie. I taka była atmosfera. Poza tym była wielka przyjaźń z załogą najemną, ponieważ od nich zależało życie każdego pilota. Myśmy stali się takimi poster boys, fighter pilots, tak? Wielka, dziewczyny szalało. Ale przecież również byli wszyscy inni. Tworzyli tą ogromną piramidę. I nas sami umieścili na czubku, ale bez
bez tej całej bazy nie można było działać. No to było oczywiście cała struktura brytyjskiego lotnictwa, która była genialna absolutnie. Ale jak tu się Polacy wpasowali i to było wszystko razem grało bardzo dobrze. No już chyba już nic więcej nie mogę powiedzieć na ten temat. Poza tym, że jak wspomniał Wojtek, był ten przykrość wielka po wojnie, bo nam jako lotnictwu polskiemu alianci nie pozwolili partycypować w tej Victory Parade w Londynie w 1946 roku. Ale myśmy się tutaj odegrali niedawno, w 2008 roku. Dzięki właśnie Jackowi Majinka, który ma ten Tiger Moss, na którym ja się uczyłem latać. To jest Tiger Moss historyczny, wyprodukowany w Wielkiej Brytanii w 1939 roku. Na brytyjskich znakach jeszcze. I myśmy zrobili Victory Parade delayed by 62 years. Odłożony. Przyjechało z Rafu bardzo znakomita grupa, to jest British Memorial Flight. British Memorial Flight. Przybyli z Pytwajera i zrobiliśmy wspólną defiladę w czasie tego pikniku lotniczego Buraszka, co się odbywał tutaj po drugiej stronie Wisły. I było tak wycelowane, że myśmy z Jackiem przylecieli w tym momencie, jak Spitfire już był w powietrzu i myśmy przelecieli przed trybuną nisko bardzo. My na tym wolniutkim Tiger Mossa Spitfire dołączył do tuż przed trybuną. I to był wielki sukces. I to się nazywało opóźniona parada zwycięstwa.